Droga młodzieży, dziękuję, że gościcie mnie tutaj w swojej szkole, na waszej sali, hali właściwie gimnastycznej. Pewnie przyjmiecie z dużym zaskoczeniem tą informację, ale pani minister Halina Szymańska, szefowa kancelarii mojej, czyli prezydenta Rzeczypospolitej, tu w waszym mieście chodziła do szkoły, do tej właśnie szkoły. Tak, tak. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za to gościnne przyjęcie, bardzo dziękuję za niezwykle sympatyczną atmosferę tych wszystkich spotkań, które dzisiaj tutaj w Żarach odbywam. Bardzo, bardzo za to dziękuję. Lubię tutaj do Państwa przyjeżdżać. Lubię do Państwa przyjeżdżać, bo ta część Polski, ziemie zachodnie naszego kraju, to piękne okolice, to piękne miejsca, które zawsze warto zobaczyć. Dziękuję. Proszę Państwa, to stare ziemie historycznie. Pierwsza wzmianka o ziemi żarskiej to 1007 rok w kronikach biskupa Tytmara. Te wzmianki się znalazły, a więc ta ziemia jest od wieków, od ponad 1000 lat na mapach naszej części Europy i była też i tu Polska. W tamtych czasach w państwie Chrobrego, w państwie Mieszka i dzisiaj także. Choć w różnych rękach znajdowała się w międzyczasie, była i w rękach królów czeskich, i w rękach władców niemieckich, i była w rękach władców pruskich. To takie ziemie, które często przechodziły z rąk do rąk, bardzo różne były ich koleje. Ale to też ziemie, na których zawsze mieszkali bardzo ambitni ludzie. To ziemie, które w dynamiczny sposób rozwijały się. I Państwo, chociaż przybyliście tutaj bardzo często z dawnych kresów Rzeczypospolitej, także przyszliście tu z wielkim zapałem. Odbudowaliście miasto po zniszczeniach II wojny światowej. Tu z nim związaliście swoje życie, w nim rozwijacie siebie, swoje talenty, swoje rodziny, pracujecie, budujecie swoją wspólnotę. Bardzo serdecznie wam za to dziękuję, bo budując tutaj swoją wspólnotę, rozwijając ją, budujecie także to, co dla nas najwspanialsze, najpiękniejsze. Budujecie naszą Rzeczpospolitą. Polskę wolną, suwerenną, a przede wszystkim w pełni absolutnie niepodległą. Mamy wielkie szczęście. Mamy wielkie szczęście, że w takiej właśnie Polsce przychodzi nam mieszkać. Polsce bez wojen, Polsce, która rozwija się ambitnie, Polsce, która należy do wspólnoty europejskiej, Polska, która jest bezpieczna, bo jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Polsce, do której przyjeżdżają wojska z nami związane, sojusznicze, współdziałające z nami. Państwo ich tutaj widujecie. Żołnierze ze Stanów Zjednoczonych, tu właśnie w Lubuskim. To wszystko pokazuje nasze dzisiaj miejsce na świecie w wielkiej wspólnocie wolnych narodów. Przynależymy do niej z dumą, ale z dumą wnosimy do niej także nasze wartości, to, co dla nas istotne. Szanowni Państwo, jestem tutaj, by Państwu za to wszystko podziękować jako prezydent Rzeczypospolitej, ale jestem tutaj też po to, żeby podkreślić rzecz bardzo dla mnie ważną, a mianowicie mamy wyjątkowy rok, rok stulecia odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą, choć wtedy jej tutaj na tych ziemiach, na ziemi żarskiej nie było. To Państwo macie w swoich rodzinach tradycję niepodległości. Doskonale wiecie o tym, że to wy jesteście jej nośnikami. Chciałbym, żebyście tą tradycję pokazali w tym roku stulecia. Chciałbym, żeby mówiono o tym w szkole wśród uczniów. Chciałbym, żeby nauczyciele prowadzili lekcje. Chciałbym, żeby rodzice opowiedzieli dzieciom o pradziadkach, którzy walczyli o wolną, niepodległą Polskę, o to, by Polska wróciła na mapę
Może o obrońcach Lwowa. Może o tych, którzy walczyli o Polskę na Kresach. Może w innych miastach Polski. Po to, żeby ona była. Po to, żeby można było żyć w wolnym państwie. W państwie, które dba o nasze interesy. Bardzo prosiłbym, żebyście w tym roku stulecia odzyskania niepodległości ten dar pamięci przekazali młodemu pokoleniu. Tej wielkiej naszej polskiej tradycji. Tej tradycji, która w tylu naszych rodzinach drzemie, a z której powinniśmy być tak ogromnie dumni. Wierzę w to, że to zrealizujecie. Szanowni Państwo, mówię o tym, bo budowa Polski, takiej, o jakiej marzymy, takiej, o jakiej marzyli też nasi przodkowie, kiedy udało im się niepodległość dla Polski odzyskać, kiedy z wielką ambicją rzucili się do odbudowy Polski, do budowania II Rzeczypospolitej, jak my to mówimy, to nasza także tradycja i nasz wielki zapał. Przed nami jest cały czas wielka dziejowa szansa. Przede mną jako prezydentem wielka ambicja, z jaką obejmowałem ten urząd, z jaką walczyłem w kampanii wyborczej o zwycięstwo. Ambicja tego, żeby, jak już wielokrotnie mówiłem, zwykła polska rodzina, kiedy będę kończył moją prezydenturę, żyła w lepszych warunkach niż kiedy ta prezydentura się rozpoczynała. Jeżeli to się uda, jeżeli ten rezultat uda się osiągnąć, bo w rodzinach będzie takie wewnętrzne poczucie, że przez ten czas poziom życia się zmienił, że przez ten czas warunki życia się poprawiły, to ja uznam to jako człowiek, jako polityk za swoje wielkie, myślę, że największe życiowe osiągnięcie i będę mógł powiedzieć, że w służbie dla Rzeczypospolitej rzeczywiście się spełniłem. Szanowni Państwo, jest program, który cały czas jest realizowany. Z dumą współpracowałem i podpisywałem ustawę dającą pomoc rodzinom w postaci programu 500+. Wielu nie wierzyło w to, że ten program uda się zrealizować. Powtarzano, nie starcza pieniędzy, budżet się rozpadnie, to niemożliwe. Okazało się możliwe. Okazało się, że budżet był w stanie to udźwignąć. Dlaczego? Bo się okazało, że mnóstwo pieniędzy w Polsce, tych, które powinny trafić do budżetu, było zwyczajnie rozkradanych. Choćby w postaci VAT-u, który do budżetu nie trafiał, w postaci miliardów złotych, które ktoś gdzieś zagarniał. Dziś wiele tych miliardów jest z powrotem w budżecie. Dziś właśnie między innymi dzięki nim, dzięki mądrej polityce, może być realizowany spokojnie nie tylko program 500+, ale może być także realizowana modernizacja polskiej armii. Może być mogła zostać zrealizowana zdecydowana podwyżka płacy minimalnej. Płaca minimalna została podwyższona, proszę Państwa, więcej niż oczekiwały tego związki zawodowe w ramach Rady Dialogu Społecznego. Podwyższona została najniższa emerytura. Wprowadzone zostały na razie pilotażowo pierwsze działania w kierunku darmowych leków dla seniorów. Przebiega cały czas proces naprawy służby zdrowia. Mam nadzieję, że skutkiem będzie poprawa jakości ochrony zdrowia w Polsce. Chociaż mam świadomość tego, że ten proces nie będzie krótkotrwały. Tak jak przez lata trwało psucie służby zdrowia, tak niestety, jak to najczęściej bywa, długi czas zajmie jej naprawienie. Ale proszę Państwa, było bardzo wiele sukcesów. Ostatnio, dokładnie wczoraj, miałem tę wielką przyjemność, że mogłem podpisać ustawę, która ogranicza handel w niedzielę po to, żeby ludzie, którzy pracują w handlu, mogli spędzić ten czas niedzieli ze swoimi rodzinami, ze swoimi dziećmi. Ja wiem, że wielu z nas przyzwyczaiło się do robienia zakupów w niedzielę, ale chciałbym, żebyśmy wykazali się tą solidarnością, także wobec ludzi, którzy do tej pory muszą w niedzielę przychodzić do pracy po to, żebyśmy my mogli na zakupy pójść, po to, żeby sklep był otwarty. Chciałbym, żeby także do nich wróciła niedziela tak, jak było dawniej, żeby mogli ją spędzić ze swoimi dziećmi. Przyjmijmy to, bo to jest z naszej strony, jako tych, którzy w handlu nie pracują, gest solidarności. Proszę Państwa, ale to nie koniec. Będę dalej współdziałał z polskim rządem przy
w prowadzeniu kolejnych niezwykle ważnych programów. Dla mnie absolutnie fundamentalne znaczenie ma program Mieszkanie Plus. Program, który przede wszystkim młodym ludziom ma dać szansę na własne mieszkanie, żeby nie musieli mieszkać z rodzicami. To szansa dla Polski także pod względem demograficznym. Jako zachęta do założenia rodziny, jako zachęta do tego, żeby mieć dzieci. To razem z programem 500+, wierzę w to, będzie kolejny element odbudowy demograficznej potencjału naszego społeczeństwa. Wierzę w to, że będziemy wszystko to w stanie zrealizować. Tak jak powiedziałem, jesteście Państwo ludźmi ambitnymi, jesteście Państwo ludźmi zaradnymi. Tutaj w Lubuskiem, w Żarach jest bardzo niskie bezrobocie, dużo niższe niż generalnie w skali kraju. Tu, proszę Państwa, jest 4,5 tysiąca mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, firm rodzinnych, które Państwo zakładaliście, budując szczęście swojej rodziny, budując swoją pomyślność, ale budując także pomyślność miasta, budując także pomyślność polskiego państwa, odprowadzając podatki do budżetu. Dziękuję Wam za to. Dziękuję Wam za odwagę, dziękuję Wam za tą ciężką pracę, którą wykonujecie. I wreszcie, proszę Państwa, rzecz ostatnia wśród tego, co chciałem powiedzieć. Wiemy o tym, że w ostatnim czasie jest wiele niepokoju i pada wiele niesprawiedliwych słów o Polsce. Bardzo często niestety zakłamujących historię, bardzo często ukazujące postawę narodu polskiego w czasie II wojny światowej. Ja nie mówię pojedynczych osób, ja mówię narodu polskiego jako pewnej całości. W sposób niesprawiedliwy, ogromnie nas krzywdzący. Ja, proszę Państwa, też jestem tym zbulwersowany. Dałem już dwukrotnie co najmniej temu wyraz i w moim wystąpieniu nie tak dawno i w wywiadzie, któremu udzieliłem panu redaktorowi Bronisławowi Wilcztajnowi, który był emitowany w Telewizji Polskiej. Ale chcę powiedzieć jedno. Umiejmy zdobyć się na spokojną debatę. Prosiłbym, żeby się w gniewie nie zagalopować. Prosiłbym, żeby ważyć słowa. Jeżeli nawet nas obrażają, nie obrażajmy innych. Nie odpłacajmy tym samym. Nie powinniśmy tak robić. Apeluję o to, by zachować wstrzemięźliwość. By nie rozpalać jeszcze bardziej tej dyskusji, która do niczego dobrego nie prowadzi, jeżeli będą w niej nadmierne emocje, jeżeli będzie w niej gniew. Może prowadzić tylko i wyłącznie do pogłębienia żalu, do pogłębienia bólu i wzajemnych pretensji. Nie chciałbym, żebyśmy do tego przyłożyli rękę. Wierzę głęboko w to, że nasza postawa, postawa oczekiwania sprawiedliwości i uczciwego traktowania i uczciwego podejścia do naszej historii poprzez prawdę historyczną zostanie uszanowana prędzej czy później, ale dojdziemy do tego tylko wtedy, kiedy będziemy do tego dążyli spokojnie, konsekwentnie. Bez nadmiernych emocji i bez gniewu. O to wszystkich Państwa proszę. Wiem, że to moje wystąpienie jest też pokazywane przez media. To nie jest mój głos, który biegnie tylko do osób zgromadzonych na tej sali. To jest także mój głos, który ma dotrzeć do polskich publicystów, do naukowców, do polityków, do dziennikarzy, do wszystkich moich rodaków. Proszę o więcej wstrzemięźliwości. Proszę o mniej emocji, a przede wszystkim proszę absolutnie nie kierować się w debacie, w dyskusji gniewem i nie obrażać innych. To jest dla mnie jako prezydenta rzecz najistotniejsza. Jestem przekonany, że uda nam się właśnie w taki sposób i tak działając osiągnąć prawdę, która nam się należy co do naszej historii, przekonanie o tej prawdzie na świecie, a w związku z tym także i sprawiedliwość. Sprawiedliwe ocenienie postawy naszej, naszych przodków, naszego narodu.
Jeszcze raz Państwu bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie.